Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i słuchajcie, dzisiaj doszłam do wniosku, że przygotujemy sobie taki super prosty, pewnie dzienny makijaż, w którym wykorzystamy paletę z Mio Instagram. Uwaga, to jest paleta z Mio Instagram stara, jednak 21 listopada, pewnie jeśli opublikuję ten filmik, to już to miało miejsce, będzie jakby nowa odsłona tej palety, która została wydana z powstała we współpracy z Mio z Vanessą, czyli Beauty Victrix. Ja dzisiaj chciałabym Wam ją po prostu trochę przypomnieć, zobaczyć sama sobie też, bo dawno jej nie używałam, pobawić się trochę tą paletą, no i zapytać Was, czy chcecie porównania na YouTubie właśnie tych dwóch palet, czy ją po prostu zamawiać. Ona kosztuje 100 zł i tak jak wspomniałam, jest za 99,99 i tak jak wspomniałam, 21 miała jakby swoją premierę. No ale zanim dojdę do palety, no to przejdźmy może przez cały makijaż twarzy. No i zacznijmy od bazy. Jak widzicie tutaj, ja nie wiem, powiem Wam, nie wiem co się stało, ręce mi opadły. To się tworzy już tutaj tydzień, w życiu mnie tak nie bolało, ale mam nadzieję, że na dniach zejdzie. Baza, jakiej używam, to jest Lumen, ta Glow. Cześć, pewnie widać, to jest ta Glow, Natural Glow, po prostu no, trzeba ją wykończyć. Więc jej używam, pielęgnację również mam już na twarzy, więc będziemy działać oczywiście przy sztucznym świetle, bo godzina 15, a już jest ciemno, w ogóle dzisiaj jak wstałam, to już było ciemno. To jest straszne, przez tą brzydką pogodę wszystko ciemnieje. Dobra, to tak, baza się wchłania, a ja w tym czasie powiem Wam, jakiego użyję podkładu, a użyję mieszanki dwóch podkładów, o których mówiłam Wam w wyzwaniu listopadowym. Chciałabym Wam po prostu pokazać, jak one się sprawdzają. To jest Miss Sport Natural Perfect oraz Eveline Liquid Control w odcieniu 0,20. Ten muszę pomieszać i właśnie go tutaj nałożyć. On jest mega rzadki i lejący. A ten Insta Flawless Skin Finish, on jest z Miss Sporty i on ma taką zwartą, zbitą, jak widzicie, konsystencję. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, jego krycie według mnie jest bardzo małe, więc sobie tutaj trochę też podbijam tym Eveline'em. Spójrzcie, Eveline już mi tak dość solidnie spływa. Mieszam oba podkłady, no i nakładam na bazę. Podkład nałożony, muszę Wam powiedzieć, że na tej bazie mieszanka tych dwóch podkładów wygląda naprawdę bardzo ładnie. Na co dzień nie używałam tej bazy, ale chyba się na nią skuszę i dołączę do tego wyzwania, bo wygląda to wszystko bardzo ładnie, jak widzicie. On też jest mniej widoczny. Mam nadzieję, że przy użyciu korektora z Lovely będzie jeszcze mniej widoczny, więc nakładam pod oczy. Pamiętajcie, że za dużo korektora to też bez sensu, no i na niego. Mam nadzieję, że to pomoże. I wklepuję oczywiście gąbką, tak jak zawsze, standardowo. No i wszystko przypudruję i dzisiaj użyję pudru z Affect. To jest Charming Glow Press Powder. Mój odcień to jest RD001, czyli Charming Glow. Używam go, ponieważ on tutaj dzisiaj jest w formie prasowanej. Ma ładny, daje taki ładny satynowy efekt na twarzy. Jeśli chodzi o utrwalenie, to nie za bardzo mi tak pasi, ale efekt daje. Nie za bardzo mi pasuje, bo wydaje mi się, że nie utrzymuje tego makijażu zbyt długo. Jednak podoba mi się, jaki daje efekt. Buzia jest taka, ma taki zdrowy blask, więc używam. No i dodatkowo bardzo tak to wygląda. Widzicie, buzia jest taka błyszcząca, nie jest takim suchym matem. To właśnie ten puder nam robi. No i teraz konturowanie, czyli standard od kilku dni, bronzer z Mio, to jest ten odcień 002 i oczywiście nie za dużo i staram się wklepywać. I teraz tak, tu mam ostre światło i Wy to możecie widzieć jako ultra mocne, jednak tu prawie nic nie ma, więc tak
Światło potrafi nam przekłamać rzeczywistość. No i jeśli chodzi o rozświetlacz, to również wskakuje Mio. Dużo tego Mio będzie, paleta, rozświetlacz, bronzer, ale naprawdę te kosmetyki są w mega przystępnych cenach i są bardzo fajnej jakości. Właśnie muszę jeszcze ogarnąć jakiś puder z Mio. Mam jeden puder z Mio. To jest Skincare Matte Powder No More Only Skin. Tylko mam boję się go używać, bo go chyba ani razu nie użyłam, że będzie trochę za suchy. Więc na razie go nie użyłam. Ale może nagram taki film makijaży jedną marką. Dajcie mi znać, co chcecie zobaczyć cały makijaż wykonany właśnie przy pomocy kosmetyków marki Mio. No dobrze, więc twarz mam gotową. Przyszedł teraz czas na brwi i użyję też takiego tria, powiedzmy, które mam w wyzwaniu, czyli produktów Eveline i Golden Rose Color. Kredka oczywiście Golden Rose w kolorze 102. Mam tutaj dwa produkty z Eveline. Tutaj mam tą Brow and Go mascara, ona ma kolor i ma takie włókienka, które jakby, powiedzmy, imitują włoski. A to jest zwykły przeźroczysty żel. Ja użyję tego najpierw, potem kredki. To jest taki tip, który pomoże Wam po prostu zaoszczędzić troszeczkę kredki, bo już mając lekko zarysowane i podkreślone brwi żelem w kolorze, mniej musimy ich wypełnić kredki. Dobrze, przejdźmy teraz zatem do oczu i do palety Mio Instagram, która powstała właśnie we współpracy Mio i Vanessy Beauty Vitrix, jak wiecie albo nie. Ja mam taką limitkę, ponieważ byłam na targach, kiedy właśnie była premiera tej palety, to było jakieś 3-4 lata temu, to chyba była Targi Beauty Forum, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to było to, bo ja tego po prostu nie pamiętam, ale widzicie, mam autograf Vanessy, więc stwierdzam, że ta paleta mogłaby być dużo warta, ale nie zamierzam jej sprzedawać. Jak widzicie, cienie są bardzo kolorowe, można z nich wyczarować naprawdę masę makijaży, no ale ja postawię na taką bardziej dzienną wersję, może z kreską narysowaną cieniem, zobaczymy. Na pewno będę teraz rozpoczynać od tego cienia, ten cień się nazywa Daphne i na pędzelek nakładam go i utrwalam powiekę. Te cienie, jak na tamte czasy, tak jak Wam mówiłam, to było kilka lat temu, gdzie on jest troszeczkę jaśniejszy, są naprawdę mega dobrej jakości. No jak też, jak na cenę, ponieważ jak wiecie, Mio to nie jest bardzo droga marka kosmetyczna, a jakość cieni i innych produktów naprawdę się broni. Jak widzicie, szybciutko sobie utrwaliłam właśnie powiekę ruchomą. Teraz sięgam, patrzę tutaj właśnie po jakiś bardzo precyzyjny pędzelek. No i postawię na brązę, chyba nie będę zbyt szalała. I właśnie ten cień Hazel używam, on jest taki dość ciepły, brązowy. Tutaj mam jeszcze dwa inne, ale tym ciepłym brązem zaznaczę po prostu sobie zewnętrzny kącik. Może użyję też tego hibiskusa. No i bardzo podoba mi się zawsze ten top. To jest taki cień topper, kala, pięknie błyszczy. Lecimy dalej, oko jak widzicie lekko zaznaczone. No i przejdźmy teraz może do jakiegoś koloru i właśnie tym cieniem nałożę go sobie tutaj w załamanie wewnętrzny kącik, no i na dolną powiekę, a potem będziemy coś wypełniać i działać ze środkiem. Też czuję, że to będzie jednak troszeczkę mocniejszy makijaż. Teraz ten cień, czyli Dahlia, nakładam na środek powieki. On jest dość mocny, dlatego nie chcę z nim przesadzić. Tak jak Wam mówiłam, ta paleta naprawdę jest fajna i ma dobrze napigmentowane cienie i ma też lusterko. Nie nakładam go dużo, a na wewnętrzny kącik, ale tutaj już przy pomocy pędzelka nałożę cień Holly, czyli ten cień. On w opakowaniu jest taki, wydaje się, że jest taki lekko ciepło złoty, ale on wypada dość chłodno, więc tutaj się musicie na to przygotować, że on jest chłodniejszym odcieniem rzeczywistości niż właśnie wygląda w opakowaniu. Dobrze, i teraz zrobię lekką kreskę takim ciemnobrązowym cieniem Koka.
żeby nie dodawać żadnych ciepłych odcieni, tylko właśnie taki dość chłodny i zrobię po prostu taką kreskę cieniem. Być może go jeszcze rozblenduję, tą kreskę rozblenduję, żeby nie była taka ostra. No i wrócę do Was właśnie już z gotowym efektem. No i tak to wygląda. Trochę takie foxy eye mi wyszło, ale mi się podoba. Jest taki kontrast, no i teraz przyszedł czas na rzęsy. No i do rzęs mam dwa produkty, czyli mascara Liloche z Paese oraz maskarę z L'Oreala, która nazywa się Volumismi. Tak ona się nazywa. Najpierw użyję tej z Paese. Pokażę Wam, jaką ma szczoteczkę, taką dość dużą. Dość dużą, taką włochatą w kształcie klepsydry, natomiast ta z L'Oreala ma szczoteczkę również tą włochatą, jak wiecie, wolę te szczoteczki silikonowe, ale te też chętnie testuję i ona jest takim lekkim bananem. Zaraz Wam tu pokażę. Mam nadzieję, że to widać, że jest lekkim bananem, więc najpierw idzie ta z Paese, potem idzie ta z L'Oreala. Nałożę jeszcze coś na usta, no i wracam do Was już z efektem końcowym. No i tak prezentują się oczy. Bardzo mi się podoba. Efekt tych dwóch tuszy do rzęs też jest fajny, choć mam wrażenie, że mogłyby być trochę bardziej wydłużone, ale nie będziemy narzekać. Teraz usta. Na usta nałożę sobie pomadkę z Han. To jest Luxury Matte Liquid Lipstick w odcieniu 09 Bella. To jest taki róż. Żeby nie był za siny tylko, ale nie. Ma bardzo ładny kolor. Wygląda tak. I tak prezentuje się właśnie taki makijaż. Powiedziałabym, że w miarę szybki, który wykonałam właśnie tą paletą, starszą wersją palety Mio Instaglam. Tak jak wspomniałam Wam na początku filmiku, jestem bardzo ciekawa i dajcie mi znać, czy chcecie, abym porównała te dwie palety i przetestowała tą nową wersję. Dajcie mi też znać, jak podoba Wam się ten makijaż. No i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!